temat sukienek, o, odpracowana parownicą ostatnio, więc mogę pokazać, bo była tak zagniecona. Kolor pomarańczy, takiej ciemnej pomarańczy, ceglana w sumie bardziej niż pomarańczowa, może tak. Sukienka z Zary. Jeśli chodzi o, widzicie, o marki, no to one są u mnie powtarzalne. Na guziczki, do połowy łydki, nie jestem w stanie całej długości pokazać, ale to jest połowa łydki. Z paskiem. Fajna, bardzo, bardzo lubię. Ona ma długi rękaw, natomiast ja ją noszę najczęściej wywiniętą. Bardzo fajnie się w niej czuję. Też mnie pewnie w niej widywaliście tutaj i też się pojawiała na... O, jest nawet taki vlog, kojarzę tutaj w tej sukience. Także to jest sukienka, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona i tego zakupu nie żałuję. Ona się super sprawdza teraz właśnie, podobnie jak ta czarna z mango, którą Wam przed chwilą pokazywałam. Teraz bardziej na wiosnę. No z racji, że ten rękawek jest trochę dłuższy, latem może być w niej nazbyt gorąco. W sumie pytanie też zobaczymy, jakie będzie lato. Ale bardzo akurat z niej jestem zadowolona. Jeżeli tutaj właśnie jesteście ze mną dłużej, to kojarzycie, że też w zeszłym roku, jeśli chodzi o Zarę z ubrań, które Wam pokazywałam, była taka sukienka w paski. Kojarzycie takie turkusowe, białe, brązowe. Śliczna sukienka. Ja pamiętam, że jak ją pokazywałam tu w social mediach, to ona się bardzo, ale to bardzo podobała. Jej już w mojej szafie nie znajdziecie. Nie ma jej. I teraz tak, dlaczego jej nie ma? Bo myślę, że część osób może pamięta się, tak tutaj sobie pozwolę nawiązać. Była piękna, miała śliczny kolor, fajny facet. To była taka koszulowa sukienka. No to słuchajcie, ona była tak cieniutka. Ja pamiętam, że kupiłam do niej halkę. Specjalnie kupiłam do niej halkę w Intimissimi. I tu już widzicie, kupuje się jedną rzecz i do niej trzeba dokupić coś kolejnego, bo nie jesteśmy w stanie jej nosić. Ale dobra, kupiłam halkę, więc już mnie ta sukienka kosztowała tam o ponad 100 zł drożej, bo tyle zapłaciłam wtedy za halkę. Natomiast słuchajcie, okazało się, że ta sukienka jest tak cieniutka, że przy tej wietrznej pogodzie, która jest na Pomorzu najczęściej, bo to lato u nas jest wieczne, tak? My nawet tam mamy fajnie ciepło i słonecznie, tylko że u nas bardzo często wieje, tak? No taki mamy klimat w tej okolicy. I tutaj po prostu tak często wieje, że ta sukienka była mega niepraktyczna. Słuchajcie, ja wychodziłam, a tą sukienkę wiecznie miałam porozwiewaną tak. No to nie da się chodzić, no mnie to krępuje, a nie o to chodzi, żebym cały czas tu musiała chodzić, trzymać się ręką i tak dalej. I to jest, myślę, jeszcze aspekt, który należy wziąć pod uwagę, jeżeli coś kupujemy do ubrania, czy ta rzecz jest właśnie po prostu praktyczna w naszym, no nie wiem, nawet klimacie niech będzie, tak, jeżeli po prostu jest wietrznie w tej okolicy, albo czy ona praktyczna będzie w ogóle przy naszym stylu życia. No u mnie się okazało tak, że jak ja właśnie tak dużo się przemieszczałam, że nie, no tu wieje, no iść i ciągle trzymać sukienkę, to nie o to chodzi, tak? No rzecz ma być po prostu wygodna, to co mówiłam chyba przy pierwszej części tego filmu, tak? Ja chcę coś ubrać na siebie, czuć się fajnie i praktycznie zapomnieć, że to mam, a nie cały czas się kontrolować, czy tu coś nie jest nazbyt opięte, czy tu mi coś nie podwiewa, czy tu mi gdzieś nie wychodzi pół biustu, tak na wierzch, czy chociażby brzuch, tak? Ja zakładam ubranie i chcę się w nim czuć po prostu dobrze. I to ubranie ma odsłaniać to, co ja chcę, żeby ono odsłaniało jedynie, jak to ubieram. A nie, że nagle właśnie, jak mówiłam Wam o bluzce, podnoszę bluzkę. Na przykład w tej, zobaczcie, tam nietoperek jest tak długi, że jak podniosę do góry, no to brzuch mi zaraz nie wystaje. Natomiast opowiadałam Wam o takiej tej bluzeczce kupionej w Kuala Lumpur, która okazała się po prostu za krótka. No podniesienie ręki powoduje, że no ja mam pół brzucha na wierzchu, tak? No być może komuś to nie przeszkadza, tak? No mi akurat tak. No, to tyle jeśli chodzi o tą sukienkę i przy okazji jeszcze zahaczyliśmy o poprzednią Zarę i już Wam mówię, co się tutaj znajduje dalej. Czekajcie, 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 żebym to właśnie, to co mówiłam o praktyczności tej mojej szafy. Kolejna sukienka, bardzo, bardzo znana. Żółta sukienka z H&M-u. Słuchajcie, to był mój hit zeszłych wakacji. Ile ja tą sukienkę nosiłam, naprawdę, najczęściej wykorzystywana, ślicznie. Ją też trzeba sobie dobrze dobrać, pewnie nie każdemu będzie pasowało, no bo to jest kwestia, jak się ułoży dany rozmiar na biuście, tak, żeby się tutaj nie rozchodziło. Mi się akurat nie rozchodziło, akurat idealnie. Pięknie to wyglądała, tak kobieca sukienka, znowu do połowy właśnie łydki, ślicznie się na wietrze układała, na te upalne dni, a zeszłe lato było bardzo, bardzo upalne, to ona była po prostu idealna, ramionczka są regulowane, ja nosiłam po prostu dlatego, że ja akurat stanika bez ramionczek nie noszę, nie lubię, nie czuję się pewnie, silikonowe ramionczka też mi się nie podobają, więc ja po prostu nosiłam cielisty stanik, no, który z bliska był widoczny przy tak cienkich ramionczkach, natomiast no, ja uznałam, że to jestem w stanie zaakceptować, wolę, żeby to był cielisty stanik niż takie silikonowe, no po prostu nie lubię, każdy z nas tam jakieś swoje bziki ma, także lubię bardzo i widziałam teraz, że one na stronie H&M-u znowu się pojawiły w tym roku. Słuchajcie, są znowu, natomiast przy tych żółtych widziałam, że rozmiarówka jest już przebrana, tam zostało chyba rozmiary 48 i 50 jedynie,
Natomiast były widoczne na stronie też w kolorze białym i czarnym. Z białych też nie było praktycznie rozmiarówki, ale wczoraj wieczorem wskoczyła, o tym mówiłam chyba też w poprzednim vlogu, bo tamte vlogi pewnie wgram wcześniej, wskoczyła rozmiarówka czarnej i ja kupiłam tę sukienkę jeszcze czarną. Naprawdę, ta mi się tak super sprawdziła, że myślę, że czarna, mimo że mam tutaj te, o których Wam wspominałam, czarne z Mango czy z Riska, to są sukienki jednak, no ta ma taki dłuższy rękaw, więc ona jest bardziej wiosenna niż letnia. Ta t-shirtówka to jest zupełnie inny fason, tak? I jeżeli bym miała taką jeszcze czarną, to myślę, że naprawdę bardzo, bardzo chętnie bym ją nosiła. Także czekam na przesyłkę. Jak przyjdzie, to pewnie w którymś kolejnym vlogu Wam pokażę i porównam, czy to jest faktycznie to samo, czy też mi się będzie dobrze układała. Okej, najwyższa pora zmienić stronę, przesuniemy się trochę w tym kierunku. Dalej pozostajemy w temacie sukienek letnich. Powiem Wam, że mi się wydaje, że ja tych rzeczy mam tak niewiele, ja ciągle tej ilości ograniczam. I mówię i będziemy to musieli ten film na trzech częściach podzielić, bo przecież tego się nie da na jeden raz wysłuchać. Naprawdę, wydawało mi się zawsze, że tych ubrań jest mniej, a cały czas z takim moim poczuciem jest tego za dużo i w ogóle okazuje się, ile można o ciuchach mówić. Rany boskie. Nie wiem, czy panowie, pewnie was już tutaj nie ma, bo pewnie byście nie wytrzymali tego filmu. Kolejna sukienka letnia, taka w piaskowym kolorze. Ojejku, genialny zakup. I słuchajcie, to jest sukienka, która a propos ostatnich wakacji właśnie w Singapurze i w Kuala Lumpur, która przyjechała z kolei z Singapuru. Tą pamiętam, kupiłam na pewno w Singapurze, w jakimś centrum handlowym, w takim jakimś no-name butiku. Nie wiem, co ono to ma, temp, coś tam. Kupiłam ją wtedy, bo okazało się, że zabrałam za mało w sumie rzeczy do tego Singapuru. Ona mi się bardzo przydała i ją tam od razu zaczęłam nosić. Absolutnie cudowna. Uwielbiam, świetnie mi się nosiła w Singapurze, no później już za bardzo nie miałam okazji, bo ja na tych wakacjach byłam w styczniu, więc w tym roku w kraju jeszcze jej nie ponosiłam. Natomiast na wakacjach mi się nosiła genialnie i mam zamiar ją nosić również tego lata. Mało tego, widziałam, że właśnie teraz takie sukienki w sklepach też się pojawiły, bardzo podobny model jest w Mango. No, jakbym nie miała tej, to pewnie bym na tą w Mango zaraz się skusiła w tym sezonie. Świetna, z kołnierzykiem po prostu, właśnie mój ulubiony dekolt, na całej długości na guziczkach. Ona jest akurat rozpinana, ale tutaj nic mi tam nie odstawało. Była dobrze dopasowana rozmiarem i ma też pasek, żeby zebrać sobie w pasie. Można nosić takie oryginalne, można takie plecionki. Ja mam taką szeroką plecionkę, teraz pasek z Zary jeszcze kupiony, więc myślę, że tutaj też będzie bardzo fajnie pasowało. Także już się cieszę na lato, bo na pewno tą sukienkę też będę nosiła. No dobra, dalej, jeśli chodzi o Singapur i Kuala Lumpur, bo to jest kolejna sukienka, która przyjechała ze mną z wakacji. Taka biała, w paseczki, zbierana tutaj gumką, też prawie do ziemi, jeśli chodzi o długość. Ona tak trochę będzie prześwitywać. Wiecie, na wakacjach to mi tam niekoniecznie przeszkadzało. Natomiast tutaj na ulicach, no to się tak jeszcze zastanawiam. Co prawda tutaj tego materiału z tyłu jest trochę więcej, więc może tak te pośladki to się nie będą rzucały w oczy, jeżeli będzie taka cielista bielizna. Niemniej no tak trochę będzie widać. I teraz powiem Wam jeszcze coś, tak z perspektywy czasu, jeśli chodzi o ilości rzeczy, bo to każdy z nas będzie miał różnie. Ale jeżeli chodzi o mnie, takie ulubione sukienki, naj, jakbym miała powiedzieć na lato, to na upalne lato, bo nie mówię teraz jeszcze na wiosnę, ale powiedzmy sobie na przykład o lecie. Ta żółta sukienka z H&M-u nosiłam i będę nosiła na pewno tego roku znowu. Ta piaskowa sukienka, którą kupiłam, nosiłam i na pewno będę nosiła znowu. To będą dwie sukienki pierwszego wyboru. I teraz tak, jak przyjdzie ta czarna, którą teraz zamówiłam z H&M-u, przy założeniu, że będzie dobra, to domyślam się, że ona będzie razem z nimi sukienkami pierwszego wyboru. I zobaczcie, to już są trzy sukienki. Tylko sukienki, bo ja mam jeszcze spódnicę przecież na lato. Jeszcze są spodnie, jeszcze mówiliśmy o krótkich spodenkach. I teraz powiedzmy sobie wprost, kiedy te wszystkie kiecki, jak tu jest jeszcze ta czerwona, kiedy to przenosić? Tego po prostu nie ma kiedy nosić. Najczęściej później rano na szybko się sięga i tak po te ulubione modele. I ja dlatego obawiam się i nie wiem, czy tak nie zrobię, że tej sukienki będę chciała się pozbyć. Jeszcze się zastanowię, ale nie wiem, czy ona nie pójdzie po prostu na sprzedaż. Ona była tam ubrana właśnie kilka razy też tylko w tym Singapurze. Nie dlatego, że coś jest z nią nie tak, tylko właśnie, że ja nie będę miała kiedy tego nosić, tak? Zakładam właśnie, że będę nosiła trzy, no tutaj już oczyma wyobraźni widzę tą czarną jeszcze, że będę nosiła spódniczki Primy, które są, że mam jeszcze spodnie, które też zdarza mi się nosić i to by mi spokojnie wystarczyło. Naprawdę w tej szafie nie musi być nie wiadomo ile tego.
No ale to jest moje podejście. Ja wiem, że są osoby, które po prostu lubią mieć możliwość wyboru, że otwieracie szafę i tego jest po prostu dużo, że Wam nie przeszkadza, jeżeli coś poleży rok i poczeka na kolejny sezon. U mnie to tak trochę właśnie inaczej wygląda i stąd ja będę się starała znowu ilość tych ubrań zredukować. I widzicie, teraz na przykład ta sukienka, którą niby kupiłam na wesela, o której myślałam, żeby nosić też latem, nie będę jej pewnie latem nosiła. Będzie mi się wydawała po tym weselu pewnie trochę nazbyt strojna. Nosić będę tylko te, więc ewentualnie no tą riskową to pewnie później puszczę na sprzedaż. No ale to jest oczywiście moje podejście do ubrań. No i właśnie, a propos jeszcze spódnic, które są i które też człowiek nosi wymiennie. Risk Made in Warsaw. Słynny model Prima Ballerina. No dziewczyny, jak znacie Riska, no to znacie ten model. Pierwszy chyba model Primy, który się pojawił w kolorze szarym. Ja później jeszcze miałam Primę różową, miałam Primę zgniło-zieloną. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałam przed chwilą, no nie da się tego wszystkiego przenosić, no po prostu się nie da, tak? Przy założeniu, że są jeszcze właśnie inne ubrania, stwierdziłam, że tego jest za dużo, za mało po prostu ją noszę, tak, żeby w tej mojej szafie mogła zostać. Pozostałe kolory po prostu sprzedałam, a została ze mną ta pierwsza, klasyczna, szara. Uwielbiam, ja Wam w ogóle bardzo ten model spódnicy polecam. Ona jest bawełniana, ona jest taka do ziemi. Ja mam 1,62 m i ona mi tak oryginalnie sięga praktycznie do ziemi, dobrze się to nosi i nie czuję się zdeptana, o dziwo, bo zawsze się bałam takich długich sukienek i spódniczek do ziemi, że jak ja jestem niska, to że to mnie tak spłaszczy jeszcze bardziej. Ale nie wiem, zakładam i czuję się w tym fajnie, nie mam takich obaw. Fajnie, tam tego materiału jest tak dużo, więc wiecie, jak te nasze tutaj pomorskie wiatry sobie tam dają po ulicach, to ona mi się tam oplata między nogami, no ale nic na górę nie zawieje, tak, tak wysoko nie da rady. Więc bardzo, bardzo fajnie się ją nosi, bardzo lubię i ta szara na pewno ze mną zostanie. Ale właśnie nie potrzebuję trzech spódnic w różnych kolorach w tym samym modelu, właśnie biorąc pod uwagę, że mam jeszcze inne spódnice. No i na ten przykład właśnie, a propos innych spódnic, model... Jejku, czekajcie, to jest Prima Ballerina, to nie była Prima, ale jak ta długa się nazywała? Baldresuwa, przepraszam Was bardzo. Wracając, raz jeszcze, to jest model z Risk Made in Warsaw Baldresuwa, przepraszam za błąd, ona się tak nazywała, a to są Primy. I wszystko jasne, mam szarą Primę i ostatnia, która się u mnie pojawiła, taki pudrowy róż, ona chyba się nazywa na stronie szminkowy róż. One są tak na surowo odcinane, natomiast co bardzo ważne, jeżeli widzieliście gdzieś chociażby na Instagramie, czy tutaj na filmie mnie w tej spódnicy, ja te spódniczki skracam. Ona oryginalnie przy moim wzroście 1,62 m sięga do połowy łydki. I ja się w tej długości nie czułam. Znaczy, czułam się w niej fajnie do obcasów. Wyglądało to naprawdę mega kobieco. One się świetnie układają. To są spódnice z koła. Słuchajcie, dziewczyny, mega kobiece spódniczki. Wiecie, takie, w których można zrobić obrót i one tak pięknie z Wami zatańczą. Cudowne. Bardzo, bardzo polecam. Natomiast mi ta długość do połowy łydki to tak niekoniecznie właśnie na płasko, więc ja je sobie skracam trochę za kolano. Krawcowe nie mają z tym problemu. Jakoś tak, znaczy zawsze jak idę, bo ostatnio musiałam zmienić krawcową, no to teraz szłam do nowej, to pytałam, żeby zobaczyła, czy sobie da z tym radę, no bo to jest z koła, tego jest dużo, żeby czasem tego nie obciąć krzywo. No podjęła się i na szczęście spódniczka jest ok, jest prawidłowo obcięta. Lubię bardzo. To jest też ta kwestia, o co wspominałam, chociażby tego podwiewania, tak, że ona jest na tyle ciężka, że nie ma problemu z tym, że nawet jak ten wiatr wieje i ona gdzieś tam sobie faluje, to ona Wam się nie podniesie w żaden krępujący sposób. To są moje spódniczki, teraz takie wiosenno-letnie. I aha, bo teraz jeśli chodzi o Primę, jeżeli ktoś tutaj jest spostrzegawczy, obserwuje moje zakupy. Swego czasu pojawiła się też Prima granatowa, ja ją wtedy kupiłam na OLX-ie, właśnie a propos drugiego rynku ubrań, bo wtedy stwierdziłam, że no Primy są cudownymi modelami, no i wszystko fajnie, że przydałby mi się jeszcze jakiś nowy kolor, taki, który mogłabym nosić i latem, i zimą, no i kolor granatowy wydał mi się odpowiedni, kupiłam tą granatową, no piękna, no znam ten model spódnicy, tak, więc wszystko fajnie, natomiast kurczę, no jak ubrałam ten granat, no to tak stwierdziłam, wszystko fajnie, ale tak jakoś bez większego szału, no w sumie mam tyle tych spódnic i czy ja faktycznie potrzebuję kolejnej, że latem nie będę jej nosiła, no bo mam szarą i mam tą szminkową, że mogłabym ją ewentualnie nosić zimą, ale ja z kolei zimą to tak różnie ze spódnicami, no i stwierdziłam, Kaśka, no i wydałaś pieniądze niepotrzebnie, bo wcale ta spódniczka nie była taka niezbędna i sprzedałam, puściłam dalej, puściłam ją po prostu na sprzedaż, więc tej granatowej już w tym momencie ze mną nie ma. Natomiast, jako że w przyrodzie musi być równowaga, tak różne decyzje podejmujemy, czasem nam się zmienia, odwiedzi. Pojawiła się nowa spódnica ostatnio. Nie wiem, czy Wam ją tutaj pokazywałam. Chyba pokazywałam, była w którymś vlogu. Słuchajcie, spódniczka z Massimo.
spódniczka z Massimo, ona jest trochę dłuższa, w sensie do połowy łydki. Teraz uwaga, a propos tych długości, bo ona też jest niby do połowy łydki, ale ona wygląda dobrze na płasko. Może wygląda dlatego dobrze, że ona jest tutaj przekładana, nie tak jak fartuszek po prostu, i przodem jest trochę krótsza, w sensie, że jak się idzie, to ona się rozwiewa, ale też się nie rozwiewa tak, że zaraz tutaj nam widać połowę uda. Bo ja mam taki newralgiczny punkt na swoich nogach, do którego powinna mi się skończyć spódnica i tam się nic więcej nie powinno odkrywać. No, tak mam. I ona ma wyższy stan. O właśnie, to jest też a propos wyższego stanu, więc może ten sweterek brązowy, o którym mówiłam Wam w poprzednim vlogu, mogłabym nosić jeszcze z tą spódnicą. I ma taki pasek tutaj do przewiązania w pasie jeszcze. Ładny taki z klamrą jest, elegancki. Fajna, bardzo mi się spodobała, pomyślałam, że to mogłaby być jeszcze, słuchajcie, na tyle neutralna spódnica, że tak, ona będzie świetna teraz na wiosnę i na lato, bo jest sobie taka cieniutka, przewiewna, natomiast jednocześnie jest cieniutka i przewiewna, ale też na tyle gruba, żeby ją można było wykorzystywać zimą. No bo zobaczcie, ja na przykład widzę tą spódniczkę i u góry Wam pokazywałam w poprzednim vlogu taką czarną, klasyczną bluzeczkę z Massimo. Była, po prostu taka dopasowana, czarna bluzka. No i czy ona by na jesień nie wyglądała super z tą spódnicą? No wyglądałaby. Można sobie do tego ubrać kozaczki po prostu, można by ubrać szpilki, a mogłyby być tylko mokasyny. I myślę, że też by wyglądało fajnie. To jest właśnie to, co ja lubię a propos tego mojego zamiłowania do takich bazowych kolorów, że można to sobie wszystko fajnie połączyć. I jedno bazowych kolorów, ale to, co pewnie też się zorientowaliście, czy ja nie mówię za szybko, że te moje rzeczy są też gładkie, w sensie nie mam żadnych wzorów. To jest też taka cecha dominująca tej mojej szafy i myślę, że to mi też w dużej mierze pozwala, żeby sobie różnie te rzeczy ze sobą zestawiać, tak? No bo jeżeli pojawiałyby się kropki, paski, krateczki i tak dalej, to później nie wszystko już ze sobą połączymy. A jak widzicie, no moja szafa akurat w tym zakresie kropeczki, no kropeczki nie występują, krateczki też nie. No tutaj w przypadku tej sukienki z H&M-u, którą Wam pokazywałam, jest wzorek, tu są te motylki, no tu się jakieś paski pojawiły. Ale generalnie, co do zasady, faktycznie to są wszystko jednolite. No dobra, to co, macie jeszcze siłę? Idziemy dalej? Jest to tego trochę. Jeśli chodzi o spódniczki, tak podwójnie są zawieszone. Jedna to jest taka szara, wełniana spódniczka marki Solar. Słuchajcie, to jest też w ogóle ciekawa historia zakupu. Ona jest w jednym z moich ulubionych fasonów, to jest fajnie na gumce, więc jak się tam wahania wagi pojawiają, nie ma problemu, jest w odpowiedniej długości, bo jest za kolano, jest bardzo dobra gatunkowo, to jest wełna, tak? No Solar, różnie to z tymi rzeczami bywało, kiedyś tego Solara więcej nosiłam, teraz już chyba tylko ta spódnica mi się ostała. No ale generalnie no, zdarzały się rzeczy dobre gatunkowo, myślę, że to się potem trochę zmieniło, ale To może teraz nieistotne. Natomiast słuchajcie, nie wiem czemu, jakoś naprawdę bardzo, bardzo rzadko po nią sięgałam. To jest chyba trochę to, co ja Wam wspomniałam, że ja tak zimą jestem trochę na bakier z tymi spódnicami. Już chyba częściej założę sukienkę na siebie niż spódniczkę. Natomiast jestem świadoma tego, że to jest dobry dla mnie fason, że ona jest właśnie bardzo uniwersalna, no bo ona jest szara, to nie ma szansy wyjść z mody, bo ona jest gładka, więc tutaj też nic z mody nie wyjdzie. Jest dobra gatunkowo, jest po prostu trochę szkoda się jej pozbyć, że ja jeszcze się może do niej przekonam, także to jest chyba model, który warto jednak przetrzymać w szafie. I tu a propos właśnie takich klasycznych fasonów, jest też druga spódniczka, nawet nie pamiętam jakiej ona jest marki. Czekajcie. Okej, sprawdzone, to jest marka Mary Lund, chyba szwedzka marka, jak dobrze kojarzę, kupiona w Piku. Teraz pamiętam, to jest też spódniczka, której ja nazbyt często nie noszę. Trochę mi się kojarzy ze spódniczką zimową, ona jest na podszewce. Natomiast słuchajcie, ona jest naprawdę bardzo fajna, to jest taki ala zamsz i ją można by pewnie latem też nosić. Nie wiem czemu ja jakoś tak po nią nie sięgam i kojarzę mi się z taką jesienno-zimową spódnicą, ale to trochę podobnie jak z tą szarą. Mimo, że to nie są spódnice mojego pierwszego wyboru, to wydają mi się na tyle fajne i na tyle takie ponadczasowe i właśnie dobre gatunkowo, które mnie tam trochę tych pieniędzy kosztowały i za które po prostu ciężko będzie odzyskać ewentualnie kwotę wydaną, że jednak stwierdziłam, że dobra, niech one w tej szafie będą, że ja jednak się z nimi jeszcze prędzej czy później zaprzyjaźnię. Chociaż właśnie nie przepadam za takim trzymaniem w szafie czegoś nienoszonego, to są akurat modele, w przypadku których sobie na to pozwalam. Dobra, zbliżamy się już ku końcowi, jak coś. Jeśli chodzi o spódnicę, czekajcie, jest bordowa i jest czarna. Są dwie takie same spódniczki z marki Mango, też już je mam trochę czasu. Takie skóropodobne, ołówkowe, dopasowane.
bardzo fajne. I chociaż to też nie są spódnice, które nie nosiłabym nie wiadomo jak często, dlatego że dla mnie to nie jest codzienna spódnica. Zwłaszcza wiecie, jak ja pracuję w terenie, to taki opięty model to fajnie na wieczór, ale niekoniecznie akurat do mojej pracy, tak? No może jeszcze jakbym chodziła do biura, no to można sobie to fajnie z koszulą ograć. No ale jak ktoś biega po Starym Mieście z torbami, no to nie jest wygodne, tak? Do wchodzenia gdzieś tam po schodach i tak dalej. Natomiast bardzo, bardzo je lubię. Uważam, że też fajne, takie neutralne bardzo kolory z białą koszulą albo ze sweterkiem. Bo zobaczcie, to jest spódnica, do której tak, ubierzecie białą elegancką koszulę? No ubierzecie. No czarną też, może nie fiksujmy się na białą. Ale generalnie do której jesteśmy w stanie ubrać koszulę. I będzie wyglądało elegancko. A teraz tak, można by do niej ubrać taki sobie po prostu oversize'owy kaszmirowy sweterek i kozaczki. Też można, prawda? Tak samo by fajnie wyglądało. Mało tego, na jakieś, nie wiem, takie letnie popołudnie, biała, zwykła, basicowa koszulka na krótki rękaw. Super, nie? I można sobie pójść po prostu na jakieś, nie wiem, obiad czy na wieczornego drinka i też będzie fajnie wyglądała. Wydaje mi się, że spódnice po prostu, do których można ubrać wszystko. Modele, które właśnie warto mieć w szafie. No przy założeniu, że ktoś oczywiście lubi takie ołówkowe pasony i gdzieś akurat mu nie przeszkadza, no taka tam sztuczna skóra. Chociaż to oczywiście no, nie musi być skórzane, to też mogłaby być inna tkanina. Chociaż wydaje mi się, że akurat tego rodzaju, no to ona trochę charakteru dodaje. No ale to jest akurat moja opinia. Dobra. I tutaj się skończyły, słuchajcie, spódnice. To, co jest tutaj, to są takie leggingsy Calvina Kleina. To jest jeszcze ten etap Hugo Bossa, o którym Wam opowiadałam w zeszłym vlogu na temat zawartości szafy, tak, że bardzo się fiksowałam na te marki. Teraz już, znaczy dalej jestem wierna markom, tak, lubię Kosa, ale kupuję je z trochę innych powodów. Nie kupuję dlatego, że uważam, że, no wtedy uważałam, że Hugo Boss jest taki cool, tak mogę powiedzieć. Calvin Klein też, wow, stać mnie na Hugo Bossa i na Calvin Kleina i wydawało mi się, że to jest takie fajne. No ale ten etap już przeszłam. Teraz dalej lubię dobre marki, ale dlatego, że te dobre marki reprezentują ze sobą jakąś jakość, a nie dlatego, że są markami same w sobie. Więc to mi się trochę pozmieniało. Natomiast kiedyś też kupiłam właśnie w Piku takie leggingsy z Calvina Kleina. Nie noszę ich co prawda za często, bo, no bo nie jestem dziewczyną, która by w ogóle nosiła leggingsy. Ale przydają mi się. Słuchajcie, zdarzało mi się nosić na przykład z tym szarym sweterkiem z Kosa, który Wam pokazywałam na początek. Zakładałam sobie tutaj coś czarnego też na górę i na to po prostu zimą narzucałam sweterek. I z takimi dłuższymi, czy chociażby o, z tym kaszmirowym golfem z Zary, takim kremowym, no to mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdzało, tak? Akurat takie wąskie, obcisłe spodnie to bardzo do tych sweterków zimowych u mnie na tak. Teraz myślę, że chyba raczej wiosna i lato to niekoniecznie, tak, to mówię. Ja na pewno nie założę do takich spodni nic krótkiego, bo się nie czuję swobodnie w tak opiętych spodniach i w jakiejś krótkiej bluzce, ale do takich właśnie dłuższych, zimowych to jak najbardziej. I wiecie co, dalej jeśli chodzi o te spodnie, tam już nic ciekawego nie ma, jeśli można powiedzieć w ten sposób. To, co są tutaj, chyba też Maryland, a nie, Montego, bo to chyba też było kupowane w Royalu albo w Piku. To są po prostu takie letnie, cienkie spodnie, granatowe i czarne, kupione lata temu. Ja pamiętam, że je kupiłam, one potem przewisiały w szafie, bo się okazało, że jednak były takie trochę, wiecie, zbyt obcisłe trochę na pupie. Generalnie kupiłam za małe z myślą, że schudnę. Więc sobie po prostu leżały, no bo ani to sprzedać, ani to oddać, nie wiadomo co z tym zrobić, poczekały. Później się okazało, że ja schudłam i były dobre. I nosiły mi się całkiem fajnie, faktycznie je nosiłam. Później jakoś tak, nie wiem, przyszły lata, zeszły rok, że kupiłam sobie kuloty i zdecydowanie lepiej się czułam w takim fasonie kulotów, bo one są takie tutaj zwężane do dołu. I jakoś one tak odwiesiłam je do szafy. W zeszłym roku nie nosiłam wcale. Na pewno ani razu nie miałam ich ubranych. No ale stwierdziłam, że dobra, no to są tak proste spodnie, że może jeszcze kiedyś się przydadzą. Niech one sobie tutaj ze mną w tej szafie będą. Kolejne spodnie, czarne, takie klasyczne, garniturowe spodnie z marki Simple, bo ja bardzo często kupowałam u nich jeszcze w takich czasach, kiedy pracowałam w biurze, no bo Simple ma takie bardzo, kurczę, oni są jeszcze na rynku? Wydaje mi się, że ostatnio chyba się zamykał sklep w Galerii Bałtyckiej, teraz się zastanawiam. Aż muszę sprawdzić z ciekawości. Natomiast oni mieli takie bardzo, bardzo eleganckie te ubrania. Bardzo fajne bluzeczki z żabotami też miałam swego czasu. No później jak już trochę ten styl mi się zmienił, on ewoluował.
to tych bluzeczek się pozbywałam, chociaż niektóre może bym jeszcze dzisiaj z chęcią ubrała, no ale już poszły gdzieś dalej. Także takie eleganckie rzeczy bardzo często kupowałam właśnie wtedy w Simple i też kupiłam u nich takie czarne, właśnie klasyczne, garniturowe spodnie. Co prawda nie noszę ich już teraz, tak, no bo no, na co dzień po prostu trochę inaczej się ubieram, no ten styl mi się zmienił. Natomiast to jest też akurat kwestia tego, że uważam, że to jest model tak ponadczasowy, że może kiedyś mi się w życiu pozmieni, albo będzie po prostu taka bardziej elegancka okazja, tak, na którą czarne spodnie byłyby potrzebne, że one po prostu mają ze mną zostać, tak. Tutaj akurat nie mam z tym problemu i chcę, żeby one w tej mojej szafie pozostały. A propos czarnych spodni, właśnie wspomniane przed chwilą kuloty z Zary, tak. Kuloty, czyli spodnie, czekajcie, powiesimy. A jeżeli ktoś nie jest zorientowany, takie tutaj lejące się z takimi bardzo szerokimi nogawkami, takie do połowy łydki. Pewnie kojarzycie ten model, tak? Jak teraz właśnie tak się nosi. Nie wyobrażałam sobie kiedyś w ogóle siebie w takim fasonie, gdzie w ogóle spodnie takie o długości 3/4 przy moim wzroście, przy tym właśnie, że no... No ta moja sylwetka, bo mówię, no każdy gdzieś swojego bzika ma, jak to tutaj ciągle powtarzam, tak? I ja też mam jakiegoś tam jobla na punkcie pewnych części swojego ciała i wydawało mi się, że to absolutnie nie ma mowy, żebym ja w ogóle takie spodnie ubrała, że one zmasakrują mi sylwetkę, że mnie spłaszczą, że mnie poszerzą i w ogóle wszystko złe, co się może dziać w zakresie sylwetki, jak człowiek ma takie szerokie nogawy. Natomiast powiem Wam, zaczęłam nosić, wow, czuję się rewelacyjnie, no. Czasami warto po prostu też coś ubrać. Wydaje nam się w sklepie, że to nie jest absolutnie dla nas rzecz, a ja mimo wszystko polecam, żeby zmierzyć, bo może się okazać, że jednak jesteśmy w błędzie, tak? Że niektóre fasony jesteśmy w stanie fajnie ograć, także ja się z tymi kulotami bardzo polubiłam. Bardzo lubię nosić na przykład, o, to pewnie już w kolejnym vlogu, bo znów nam się za długo zrobiło. Mam tutaj Zend Other Stories, taką prostą, klasyczną koszulkę i ona ma takie właśnie też wystające rękawki, trochę takie tutaj sobie motylki i bardzo ją lubię z tymi spodniami. Słuchajcie, taki prosty zestaw. Pamiętam, że jak byliśmy na takim krótkim wypadzie w Mediolanie, mam takie zdjęcie nawet właśnie, akurat mokasyny, te czarne kuloty i ta bluzeczka. Świetnie się w tym czułam. To było tak wygodne do biegania po mieście, do zwiedzania sobie po prostu, a jednocześnie się czułam taka względnie elegancka właśnie, nie że tam w trampkach, w koszulce i w jeansach, tylko mam taki też wygodny strój, ale właśnie bardziej elegancki, że fajnie na tych włoskich ulicach wyglądałam. No ja się sobie bardzo podobałam. Także mówię, kuloty akurat mój fason, a mówię, ta bluzeczka ma takie rozszerzane te rękawki, więc wydaje mi się, że ona mi fajnie równoważy właśnie te proporcje. Też o tym tutaj często mówię, no bo wiesz co, tak jak ja też wspominam, tak, no ja jestem świadoma swojej sylwetki, tak, i jej atutów, i jej braków. Może nie, no nie wszystko mi się w sobie podoba, tak, to nie jest tak, natomiast no wiecie, albo to zmienię i człowiek, nie wiem, zacznie ostro trenować, albo podda się jakimś operacjom plastycznym i tak dalej, co tam człowiek by sobie chciał zrobić, albo po prostu z pewnymi aspektami nauczymy się żyć, no i pogodzimy się z tym, czy zaakceptujemy nawet, bo to już myślę jest kolejny poziom, to, że wyglądamy ewentualnie w pewnych miejscach w ten, a nie w inny sposób i że nie ma tam sensu całe życie nad tym się po prostu skupiać. Więc ja jestem świadoma tego, jak wyglądam i staram się po prostu no, dobierać ubrania adekwatnie do mojej sylwetki, tak żeby wyciągnąć to, co mnie jest fajnego, albo właśnie porównoważyć te proporcje, a ukryć ewentualnie to, co mi się mniej podoba, są na przykład długości spódnic, o której Wam wspominam. No dobra, jeżeli jesteśmy przy spodniach, kolejne spodnie z marki Simple, też takie właśnie garniturowe, widzicie, szare, takie wełniane spodnie, noszone przeze mnie bardzo często właśnie do biura. No i tak, no to są spodnie, których się nie sprzeda, tak, no bo spodnie się bardzo ciężko sprzedaje przez internet. Ja kiedyś jeszcze, to chyba mówiłam tutaj na pewno o tym, jak otwierałam swoją działalność, bo ja mam działalność od 2008 roku, od 11 lat mam firmę, a zaczynałam kiedyś od właśnie sprzedaży ubrań przez internet. To były początki, kiedy się pojawiły dopiero w kraju, teraz zmienię trochę, dobra, króciutko Wam powiem, a jak coś nagram na ten temat osobnego vloga, chociaż takie informacje się chyba tu pojawiały, jak w Polsce pojawiały się outlety, ich było jeszcze raptem kilka wtedy, to były zupełnie inne czasy i w Gdańsku właśnie outlet był, ja się zajmowałam między innymi tym, że kupowałam w outlecie odzież, między innymi Solara właśnie i Simple i sprzedawałam wtedy na Allegro, no oczywiście ze swoją marżą. Ja tak zaczęłam właśnie swój pierwszy biznes, wtedy założyłam firmę i właśnie pracowałam na etacie, jednocześnie sprzedawałam przez internet ciuchy i na tym sobie też dorabiałam. To się później trochę pozmieniało, no bo zmienił się rynek, tak? Pojawiło się więcej outletów i już nikt nie miał potrzeby kupowania tego z marżą na Allegro, jak każdy był sobie w stanie w swojej okolicy kupić. No, ale właśnie też z tamtych czasów jeszcze, nawet nie wiem, czy te spodnie nie są jeszcze wtedy kupione, że już też właśnie dobre kilka lat mają. No bo to jest taki model, no, który
można nosić latami, tak? No po prostu eleganckie szare spodnie. Zostawiłam. Zostało jeszcze ze mną, mówię, ach, niech będą, no nie sprzeda się. Tak jak zaczęłam w ogóle ten wątek właśnie, że spodnie się bardzo ciężko sprzedaje przez internet. Wiecie, bluzki, sukienki to trochę inaczej. Ale spodnie już sobie musimy dopasować w pasie, w biodrach, stan przód, stan tył, nogawka. I to jest akurat trudno sprzedawalny produkt. Chociaż o obuwie udowodniło, że można sprzedawać buty przez internet, więc coś można i spodnie. No ale za to już się tam nie odzyska pieniędzy, więc niech to na razie będzie. I tak samo jest z tymi spodniami. Trzecie takie właśnie bardzo eleganckie spodnie. Hugo Boss. Tak, tak, to jest golf z Hugo Boss, leginsy z Calvina i też były właśnie takie garniturowe, śliczne, bardzo ładne spodnie, podobały mi się bardzo, granatowe właśnie z Hugo Bossa. No świetne z białą koszulą, tak jeżeli właśnie ktoś taki styl biurowy uprawia, to naprawdę ładnie mogłyby wyglądać. Mówię, no zostały w szafie, tak? Tak jak wspominałam, nie przepadam za trzymaniem w szafie ubrań, które nie są wykorzystywane, jednak wolę taką funkcjonalność, tak? I noszenie tego na co dzień. Ale no jak widzicie, są modele, które uważam za na tyle ponadczasowe, że warto, żeby w tej szafie po prostu zostały. I to, co jest tutaj jeszcze, to a propos właśnie miłości do kulotów, to są spodnie przewiezione w zeszłym roku z Mediolanu. No, tak strasznie mi się spodobały. Pioruńsko drogie były. No jest, one były pioruńsko drogie. To są kuloty, natomiast słuchajcie, oj, te kuloty to są takie bardzo, bardzo szerokie. Nie wiem, czy to będzie widać. One są zdecydowanie szersze niż te czarne. To był trochę nierozsądny zakup. No do tego się Wam muszę przyznać. Włoski butik Los Fisio. No to w Ojrackach jeszcze kosztowało i kosztowało bardzo dużo. Ja pamiętam, że się wtedy tak zafiksowałam, bo Paweł sobie z tego Mediolanu coś tam przywoził do ubrania. Ja też coś chciałam z włoskiego butiku i tak chodziłam. A kuloty, kuloty, bo tyle Włoszek nosi właśnie kuloty i tak ładnie wyglądają. No i szukaliśmy tych kulotów i znaleźliśmy te i je kupiłam, natomiast powiem Wam, że kurczę, nie czuję się w nich do końca. No, nie czuję się do końca, nie wiem za bardzo co z nimi zrobić, bo w życiu ich nie sprzedam za te pieniądze. Jednocześnie szkoda mi je trochę oddać za mniejsze, z drugiej strony jak mają wisieć w szafie, kiedy, wiecie, co innego jeżeli zakładam, że jeszcze coś ubiorę kiedyś na siebie, tak, bo to jest dobre. A co innego jeżeli to jednak fasonowo mi nie do końca odpowiada. No to jest taki trochę mój moralniak, trochę wyrzut, nie za bardzo wiem, co zrobić. Nie, niech może jeszcze powieszą, zobaczę, może się do nich przekonam. Natomiast mam wrażenie, że one są aż tak szerokie, bo te czarne kuloty, które mam, one są tutaj dopasowane w biodrach i potem się rozszerzają te nogawki. A te są tak gigantycznie szerokie, że no, wyglądam jak samuraj trochę. No i to taki samuraj z takimi trochę za dużymi spodniami. Nie wiem. Zobaczę, na nich jeszcze może powiszą, spróbuję poubierać po prostu teraz wiosną, latem i zobaczymy. Paweł ciągle dopytuje, czemu nie nosisz kulotów, czemu nie nosisz tych kulotów, które kupiliśmy w Mediolanie, właśnie co tak chciałaś. No nie nosiłam ich teraz jesienią i zimą, dlatego że one mają tak szerokie te nogawy, że po prostu tam przez nie to by mi wszystko wwiewało, tak, i byłoby zimno. No ale może jeszcze się do nich przekonam, no niech poczekają. Czasami do niektórych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć. No i a propos kulotów właśnie, to są jeszcze jedne. Z metką. To są kuloty przywiezione z Kuala Lumpur też. One były kupione wtedy, kiedy ten brązowy sweterek, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu. No, też mi się tak strasznie podobało. Przecież w kraju nie ma kulotów, trzeba sobie przywieźć je po prostu z drugiego końca świata. Natomiast są ładne spodnie. Nie, ja im nic nie mogę zarzucić. Zobaczcie, fajne takie szare. Można je nosić też tak elegancko, po prostu tak jak te czarne. To jest trochę ten, jak ten facon tych czarnych właśnie z Zary, więc to nie jest zły zakup jako taki, tak? Natomiast nie wiem, jeszcze nie było okazji ich ubrać, dlatego że no, ja je przywiozłam w styczniu, tak? Z tych naszych wakacji, no a jakoś zimą nie nosiłam kulotów, no bo przez to, że ta nogawka jest rozszerzana, to ja nie potrafiłam ich sobie dobrze z butami zestawić. Pewnie by można tak sztyblety, trochę tak grubsze skarpetki sobie wyciągnąć do góry, można to było fajnie stylowo ograć, ale jakoś nie wiem, no nosiłam coś innego i nie było to spodnie pierwszego wyboru. Natomiast teraz jak się robi cieplej, no to myślę, że jak najbardziej te spodnie się będą u mnie pojawiały, że nie był to może niezbędny zakup, tak? No mam te czarne kuloty, są te spódniczki wszystkie, więc można się było bez nich obejść. Ale okej, ja je będę na pewno wykorzystywała, podobają mi się, dobre, są w szarym kolorze. No mam nadzieję, że te właśnie mediolańskie uda mi się ograć, bo trochę mi ich szkoda właśnie, że tyle pieniędzy na nie poszło i tak bardzo chciałam, jakoś ich nie noszę. No dobra, słuchajcie, skończyliśmy drugie piętro w szafie. Rany boskie, patrząc ile mamy minut tego materiału, ile w ogóle można gadać o ciuchach, to jest druga część. A jeszcze całej tej szafy nie przeszliśmy, na dole jeszcze mamy bluzki.
Jest jeszcze taka jedna szafa, ale to już chyba machniemy na to ręką, w której mam bluzy po prostu. Tam są trzy raptem bluzy chyba dresowe, to może o nich powiem przy okazji bluzek. No, ale można się o ciuchach nagadać. Dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli podoba Wam się ta seria właśnie z tą moją szafą i interesują Was ubrania jakie takie, to co mam w tej szafie, no to zapraszam, będzie na pewno jeszcze trzeci vlog, na którym przelecimy tą dolną partię mojej szafy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu.